ocieplenie w najbliższych dniach nie ma co liczyć, ale możemy liczyć na słońce. W weekend będzie go więcej niż w mijającym tygodniu. Weronika Bigus, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Stopniowo Pomorze będzie przechodzić pod wpływ rozbudowującego się wyżu, który będzie rozciągać się od Skandynawii przez Europę Zachodnią. Przez weekend ośrodek ten przesunie się na wschód i w kolejnym tygodniu obejmie już całą Polskę. Jednocześnie nie zmieni się sytuacja termiczna. Zacznie napływać do nas równie chłodne powietrze, ale z północnego wschodu. Cała nadzieja, że jest szansa na więcej słońca. Noc na Pomorzu. Dość pogodna, jedynie nad ranem prognozujemy słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali i zacznie się wahać. Jutro całkiem przyjemna pogoda, zachmurzenie umiarkowane i małe, więc czeka nas sporo słonecznych chwil. Lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na północy regionu do 14 stopni w okolicach Człuchowa. Wiatr umiarkowany i dość silny. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali i będzie wzrastać. Na Bałtyku w nocy wiatr północno-zachodni o sile do 4 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiać będzie z północy z maksymalną siłą do 6 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4. Drodzy Państwo, niedziela na Pomorzu też będzie pogodna, ale nadal temperatura jak na koniec maja będzie dość niska. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru i pięknego weekendu. Życzę do zobaczenia.